Czasami będziemy mieli jakąś starszą grupę odbiorców, którzy będą wchodzili na nasz sklep internetowy, mogą gdzieś tam nie do końca zrozumieć, jak to wszystko działa, albo jak są wypadające z boku takie slidery z tym koszykiem. Ja miałem taką sytuację przez to, że zmieniłem tego typu rodzaj koszyka na moim sklepie, to miałem naprawdę duży spadek konwersji. Sporo zależy właśnie od tej demografii, od rodzaju, jaki mamy sklep, natomiast warto zawsze zwrócić na to uwagę. Dużo osób zapomina o tym, jak sposób przestawienia koszyka, jak ważny może być w stosunku do tego, jak mamy konwersję na sklepie.